Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z serii Postal 3 na moim kanale. Moi drodzy, nie przedłużając, lecimy z odcineczkiem. Cele na dziś to oczyść drogę do rezydencji, zabij 40 ekologów. Dodatkowe cele to nie zabij żadnego policjanta. Wow, zaczyna się rozwałka. I oczywiście zaczynają się spadki klatek. No ale czego się spodziewać po Postal 3? No dobra, w takim razie lećmy. Oczyśćmy drogę i tak dalej. Tutaj widzę, że zostałem zaatakowany przez osy. Niedobrze. No nie, nadal te osy za mną. Co jest? Okej, mamy kolejnych ekologów, których się oczywiście szybko pozbywamy. Jak mnie denerwują te spadki klatek, to nawet nie macie pojęcia. Pewnie was też to denerwuje, no ale cóż poradzić. Niestety Postal 3 nie jest górnolotną produkcją, myślę, że o tym wiecie doskonale. Okej, ilu tam jeszcze? 32, no jeszcze spora droga przede mną. Ale pędzimy do tej rezydencji w takim razie. Muszę uważać, żeby nie zabić żadnego policjanta. Bo może być przypeks, także lecimy, lecimy, nie śpimy. Kto wie, kto tak mówi, to dajcie znać w komentarzu. Zobaczymy, kto wie... Kto wypowiada słowa lecimy, lecimy, nie śpimy? Pierwsza osoba, która zgadnie, przypinam serduszko. Więc do dzieła, moi drodzy. Myślę, że każdy zna tego klasyka. I tyle. Dobra, musimy się dostać na dół. Ale hedziki tutaj pięknie wchodzą. To trzeba przyznać. Czekajcie, może tutaj da się jakoś dostać na dół, ale coś mi się nie wydaje. Ewentualnie stąd mogę ściągać kolejnych ludzi, ale widzę, że niestety dużo ich nie ma. Ale za to tutaj mamy ich całkiem sporo, więc szybko ich rozwalamy. Ilu jeszcze? 22. Więc jeszcze kilku trzeba zlikwidować. Dobra, tutaj mamy kolejnych. Dobra, jeszcze 19 osób. W ogóle koleś w tym ubraniu ze SWAT wygląda całkiem nieźle. Chociaż wiadomo, no takie ubranie nie przystoi kolesiowi z Postala. No ale cóż. Czasem bywa i tak. Zobaczmy, co jest tutaj. Czy tu będzie jakiś ciekawy easter egg albo coś? Raczej nie. Jest tutaj przejście po prostu do ekologów. Cholera, powiem wam, że kończy mi się amunicja i nie jest to dobry znak. Czekajcie, zaraz tutaj trzeba wyjąć jakąś inną broń, na przykład pistolet. Z pistoletu też jako tako się strzela. Halo, halo, halo! Daj se tam spokój, pani kaczusiu! Tej, ja zaraz zdechnę. O nie, znowu osy! Nie wiem, czy ją pokonałem, czy nie. Osy za mną latają cały czas. Wow, chciałem przeładować, ale to nie ten przycisk. Dobra, jest pistolet. Tam mamy kolejną osobę. No te pszczoły zaś. Czy tam osy. Jedno i to samo. Nie jest za dobrze, słuchajcie. Nie jest za dobrze ze zdrowiem naszego kolesia. Pięknie, kolejny hedzik wszedł. 12 osób. A co to takiego? A, mołotowy. No spoko. Czy myślałem, że tam jest jakieś piweczko czy coś. Na wzmocnienie, ale raczej nie. Okej. Tutaj mamy całkiem sporą grupkę ekologów, więc... Jezu, nawet nie można dobrze strzelić. Co za beznadziejna mechanika strzelania. W ogóle jak wszystko w tej grze. Wow, 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 wow. Chwila, moment, bo naprawdę za chwilę mogę zginąć. A tego raczej bym nie chciał, więc... Więc jak już strzelamy, to z uwagą. Dobra. Tylko trzech ekologów. Chodźcie tu do mnie. Może ktoś się chowa w środku? Halo. Dobra, raczej tutaj nie mogę wejść. O, tutaj mamy kolejnych. Dobra.
Okej, udało się. Oczyściliśmy drogę z ekologów i co mamy teraz? Aha, jeszcze więcej ekologów, tak? Znajdź i aresztuj przywódcę ekologów. Dobra, jak poznać przywódcę? Nie mam bladego pojęcia. W pierwszej chwili... Ojej, halo! Jezus Maria! Wy się uspokójcie! Nawet nie pamiętam, co mówiłem. Coś tam, że w pierwszej chwili... Aha, myślałem, że w pierwszej chwili tam jest postać 50 Centa, ale chyba nie. Okej. Gdzie macie swojego szefa? Pokazujcie mi w tej chwili. Bo ja mam go tylko aresztować. Nie mogę go zabić. Chyba. Tak mi się wydaje. Okej, wydaje mi się, że szef będzie tutaj. Także wchodzimy. I szukamy go. Gdzie on jest? Gdzie on się schował? Dobra, pewnie jest na górze. Także pędźmy. Ktoś cały czas we mnie strzela. A, tutaj. Dobra. Pozbyliśmy się kolejnej osoby i kolejnej osoby. Dobra, jest szefuncio. Ja mam go aresztować, tak? Więc muszę go potraktować, słuchajcie, paralizatorem. Gdzie jest paralizator? Dobra, mam paralizator. Dobra, i szybko aresztujemy. Jak się tu aresztowało? Nie pamiętam. Dobra, stracił przytomność se. I to nawet mi zaliczyło. Okej. It was a tough job, but once again, it was all about me. Plus, awesome. The lieutenant was so impressed that he assigned me to head security for the alternative lifestyle rodeo. Pięknie, dobra robota i odblokowałem osiągnięcie. Sayonara, Tree Huggers. Świetnie. I co teraz? Ooh, I love the rodeo. Yeah, it was swell. Okay, village people, cowboy. This is what you'll be barebacking today. I couldn't find any bulls, but I got you something better. Ooh, interesting. There's definitely something I like about it, but I can't put my finger in it. Okay, little oppressed cow brother. You're gonna wage animal jihad on behalf of all your little oppressed bovine friends. With the help of a little methamphetamine. Guys, we'll need a distraction while I prepare our little friend for battle. I can't believe they waste perfectly good SWAT on a homo mission like this. No matter, I'm not paid to think, I'm paid to tase. I'll keep it to... Hey, what the fuck are those assholes doing? Dobra, ekologowie niszczą przedstawienie, powstrzymaj ich z uszczerbkiem na zdrowiu. Dobra, czyli co ja mam zrobić? Walcz z ekologami. Randy Jones musi przeżyć. No dobra, więc jedyne co teraz będziemy robić, to znowu strzelać. Także strzelamy. Wow, cały czas... A myślałem, że on nie... Dobra, nieważne. Okej. Wow, można sobie zrobić zdjęcie, na przykład skroczył się piękne, albo... Albo nie wiem, no halo, proszę się uspokoić, tak? Wow, tam chyba jest ten byk, tak? Okej, panie i panowie, będący ekologami, proszę dać se spokój, bo ja stroję na... O Jezu, ja zaraz se dednę chyba, nie? Dobra, uważamy, uważamy, machine gun i jazda. Jak widzicie, nawet machine gun się nie sprawdza. Okej, jeszcze raz. Dobra, walcz z ekologami, to jest jedyny nasz cel tak naprawdę, ale jak oni strzelają, Boże, daj ta se spokój. Nie wiem, słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest przeznaczony tylko i wyłącznie do jednego, do walki z ekologami. Na których tutaj trzeba uważać, bo nie chciałbym przez przypadek zabić jakiegoś policjanta i za to beknąć. W sumie jestem ze SWAT-u, więc byłby niezły przypał. Wow, wow, wow. Tu robi się strasznie niebezpiecznie. Bez kitu. Obchodzą mnie z każdej ze stron.
Jest ich zdecydowanie za dużo, a nikt mi nie pomoże. Na co wy tutaj jesteście, panowie i panie z policji? Co ja mam wszystko za was robić? Ja rozumiem, że jestem trochę taki chłopak na posyłki, ale bez przesady, nie? Siemaneczko, co tu się dzieje w ogóle? Okej, jest nosorożec, czy coś. I se jeździ na tym nosorożcu. I tyle. A ja mam walczyć z ekologami, którzy są po prostu wszędzie. Tutaj muszę uważać tego byczka, bo nie chciałbym, żeby mnie załatwił. Wow, wow, co jest? Just had whacked that rhino up with enough meth for an entire elementary school. It was Gonzo Shitballs Berserker and had a sweet tooth for the Village People Cowboy. It was my duty to save Randy Jones, but how? I noticed it couldn't turn too quickly and figured maybe I could piss it off and make it run into stuff until it got tired and peacefully fell asleep. I know what you're thinking. O co chodzi? Mam zatrzymać tego nosorożca, odwróć uwagę nosorożca i nakłoń go do ataku. Halo, siemaneczko, chodź tutaj, mordo. Pokonaj w walce tego... Ło! Co on mi zrobił tej? Chodź tutaj, chodź. Zobacz. Atakuj tutaj. Halo, ziomek, jestem tutaj, zobacz. Patrz, strzał ostrzegawczy, tylko się tutaj pojaw. Czy mogę w niego po prostu strzelać? Nie, to raczej nie działa. Ale chyba biegnie w moją stronę. Dokładnie tak. Chodź tutaj. I uwaga, moi drodzy. Cyk. Wow. To chyba się nie udało. Aczkolwiek widzę, że troszeczkę go tam wzięło. Naboje nic nie robią, więc w sumie musimy jakoś tak zrobić. Ale ludzie latają. Boże święty. Musimy tutaj tak to wszystko ogarnąć, żeby ten nosorożec wpadał w... Czy wy to widzicie? Jezus Maria, co tu się dzieje? Musimy robić wszystko, żeby nosorożec wpadał w jakieś budynki czy coś. To go będzie osłabiało, tylko że ten nosorożec sobie poleciał i w sumie nie wiem, czy wróci. Halo, panie nosorożcu, tutaj! Okej, sam się uderzył. Świetnie. Dobra, pokonam cię na pewno z tłumniczkiem. Okej, kot się wściekł. Nosorożec w końcu ruszył się z miejsca. Come on! Czy wy to widzieliście? Sam się uderzył i tyle. Wow, co jest? Przeniosłem się do innej części tego miasteczka chyba. Widzę, że ragdole nadal bawią się świetnie. Chodź tutaj. Świetna zabawa, słuchajcie. Naprawdę, idealna. Dobra, widzę, że nosorożec sam się znowu uderzył i wszedł w budkę z lodami. Cóż za świetna gra. Lepszej naprawdę nie ma. Wow, wow, wow. Halo, ziomeczku, ale tak to nie robimy, dobre? Uderz w końcu w coś. I zakończymy ten cyrk. Oho, walnął. Świetnie. The gay rodeo pit boss was just the mayor in another retarded disguise. But he was very happy with the way I'd saved Randy Jones and all the little gay children and kittens. So happy that he said he'd pull some strings and get me into the secret service. Wow, cudownie. Dobra robota i udało nam się to zakończyć. To jest tak dziwne i zwariowane, że nie mam na to słów. Lecimy dalej. Mayor Chomo was planning a flashy entrance to his big speech at Daveland, a grand Fegway motorcade to encompass his grandeur. Ass from the enemies of freedom. No problemo. Snuff any crotch bombers before they damage your merch. Got it. Dobrze. Kolejna nasza misja to burmistrz chce jechać do miasteczka wujka Dave'a, ochraniaj go przed wszystkimi wrogami. I jesteśmy se kolesiem na Segwayu, czy tam Segwayu, nieważne. Tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku, także cóż, serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Cześć!